To osoby były, jak Państwo sami widzieli, zresztą poza pierwszym biegiem trudno się spasować z tymi warunkami. Dobrze wychodzi ze startu, ale już znalezienie tej prędkości i odpowiednich ustawień na dystansie w następnych biegach było jednak trudniejsze. Jakieś pytanie może szybkie do Tomasa? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Tomas. Trenerze pan Stanisław Chomski. Panie trenerze, co się stało, że tak wysoka przegrana? Jeżeli Karolica ma wskazać, kto ma być mistrzem Polski, to chyba nie byłoby tak źle, żartobliwie mówiąc, co się stało. To się stało, że tor jest wymagający i tutaj pytanie jazdy parą i tak dalej. Ja to troszeczkę inaczej widziałem, mówiąc o tym, że jeżeli zawodnik nie ma idealnie spasowanego sprzętu, jest bardzo ciężko pojechać parą i to było widać tak samo u moich zawodników, którzy próbowali, mówię o indywidualnych wyjściach, choćby Nicky Petersen, który uważał, że jego motocykl ma zbyt słabą moc na ten tor. Przy wygranych startach odjeżdża od krawężnika i tu został mijany. Dużo błędów, które może by troszeczkę poprawiły wynik. No, ale popatrzmy na to, co się działo na torze. Pierwszy bieg Krzysia Kasprzaka i ostatni Lamerka Spięta 2-0. Tak? Start, pierwszy łuk, rozegranie poprawnie jednego kółka i jest pozamiatany. Jeżeli zawodnik wpadnie na odpowiednią ścieżkę, tu się nic nie zmieniło. Zmieniła się konsystencja toru, ale tor jazdy jest jeden i to zawodnicy czują. To nawet na jazdę parą jest trudno, bo jeżeli jest rywal mocniejszy, to można się pomylić. Na pewno para najlepsza tu w drużynie od chyba początku tego sezonu. Matej Zagaryniec, Krystyn z Niversem, ale to są zawodnicy, którzy już tu parę lat jeżdżą i potrafią dostosować się do warunków i to im najlepiej wychodzi. No, moi zawodnicy, Nicky Petersen sam niewiele zdziała, to samo Tomas Janosen. Pierwszy bieg ok, ostatni przyjeżdża trzeci, też to spina kamle pozytywnie, pozostałe biegi, szukanie, błądzenie. Początek wydawało się, że możemy troszeczkę tutaj się troszeczkę postawić, ale szukanie optymalnych rozwiązań to nie tylko jest sprzęt, to też determinacja. Ja nie będę wymieniał nazwisk, było widać, kto w pierwszym łuku jedzie i kto jest zdeterminowany i kto potrafi tą barierę wytrzymać na pograniczu kontaktu, ja mówię faulę kontaktu. Taki jest ten żużel. No, kto w pierwszym łuku odpuści, a jest ciasno, to jedzie z tyłu. Jakieś pytania? Czasie, jak to będzie wyglądać za tydzień? Bo tak blisko jest, to możemy się zapytać. Mówisz o determinacji. Czy ta determinacja, czy to wystarczy? Własny to. Nie wiem, przyjedziecie, zobaczycie. Ja był taki mądry, to myśmy już dzisiaj sobie przy stoliku ustalili wynik i tak dalej. Gorzów chce wygrać, my szukamy punktów i jeżeli pojadą na takim poziomie jak Zieloną Górą, to będą ciekawe zawody, bo Zielona Góra wygrała naszymi kłopotami, można powiedzieć, sprzętowymi. No. Tu mówię Petersen i Brzozowski. Dwa biegi zadecydowały, że tak się stało. I wtedy na takim poziomie, jeżeli się to dzieje, no to jest mecz przegrany. No, bo niestety ja mam zespół nieoptymalny, nie taki jak był planowany na początku sezonu. Nie ma współlidera Piotra Świtelskiego, który był jednym z czołowych zawodników ligi, jeżeli chodzi o ubiegły rok. I choćby jechał na 80% tego, co jechał w ubiegłym roku, to byśmy inaczej dzisiaj pewnie patrzyli na to wszystko i chyba troszeczkę inaczej by było, ale to jest wszystko gdybanie. Mam zawodników, którzy z konieczności uzupełniają ten skład, bo ja nawet nie mam minimalnego KSM-u, wykorzystując przepis o niezdolności jazdy Piotra Świdelskiego. Mogę korzystać z takich zawodników jak chociażby Kamil Brzozowski, który miał kontrakt warszawski, a nie, można powiedzieć, ani jeszcze sportowo i sprzętowo nie jest przygotowany na Ekstraligę, bo to jest jego pierwszy sezon, można powiedzieć, od wielu praktycznie nie jeździ w Ekstralidze. I tak to wygląda i teraz muszę zbierać to, co mam i starać się próbować walczyć o punkty, zwłaszcza na swoim torze. To ideą jest taką, żeby pokazać dobry żużel. Dzisiaj nam się nie udało tego pokazać. Mogą być kibice zawiedzeni, no, ale na dzień dzisiejszy tak jest. I żadna krytyka i pisanie przez niektórych dziennikarzy, że z tupetem skład budowany. Takie jest życie. No, bierzmy każdemu zespołowi po liderze, to by inaczej trzeba było weryfikować swoje ten. Sami widzimy, jeżeli lider zawodzi, jak wygląda jest mecz na styku, jak wyglądają mecz. Doświadczyli to też i przecież gospodarze.
A kiedy świdecki może wrócić, bo tam jakieś... Sam bym chciał wiedzieć, no według kolejnego specjalisty każda metoda, która była robiona, to była zła. Każdy swoje teorie, inni mówią, że trzeba rehabilitować nodeli, inni mówią, że to wręcz odwrotnie, nie trzeba, bo czegoś tam brakuje. Nie będę zadawał się w szczegóły. Może być to, nie wiem, za 2 tygodnie, za 3, a może i w ogóle. Mam jeszcze pytanie do Piotra. Piotr, w Gdańsku jakie ustawienie pan? Wyjazdowe czy domowe? Wyjazdowe. Wyjazdowe. Przewidziane, ale jeszcze do ustalenia składu jest trochę czasu. No Mateusz, ty w Gdańsku kiedyś żyłeś, jak ten to oceniasz? Poradziłeś sobie z gorzkim torem po jednym słabszym meczu? Czy teraz sobie z wyjazdowym torem po dwóch słabszych meczach poradzisz? Tam jakieś inne gaźniki trzeba montować, jak to wygląda? No, myślę, że możemy przestać żartować te gaźniki teraz, nie? Nie wiem, wyjazd jest wyjazd, na pewno zawodniki z Gdańska będą miały większą determinację niż może dzisiaj. I my musimy tam pojechać z tym samym, z tą samą determinacją i chęcią wygrać. A lubisz ten tor gdański? Często tam miałeś okazję? Nie jest moim faworytem, ale może będzie w niedzielę mój faworytem. Dziękuję.